Cześć Wam! Dzisiaj bym chciała porozmawiać z Wami o bardzo ważnym temacie, jakim jest wartościowanie choroby. Czyli kto jest chory bardziej, kto jest chory mniej i na tej podstawie wyrażanie swoich opinii, które często są bardzo krzywdzące, a nawet zdarza się, że padają takie słowa, które potrafią zabić. Jak mniej więcej wygląda takie wartościowanie? Otóż bardzo często takiego wartościowania lepsza, gorsza choroba dopuszczają się osoby, które same są chore. To jest, słuchajcie, największa możliwa plaga. Jeśli macie w swoim otoczeniu osoby, które przeszły na przykład kryzys psychiczny, a Wy jesteście chorzy na depresję endogenną, na ChAD, usłyszycie od tej osoby najprawdopodobniej: daj spokój, weź się w garść, przejdzie Ci, pobierzesz trochę leki, to Ci przejdzie. Zaczniesz biegać, to Ci przejdzie, zaktywizujesz się, to Ci przejdzie, nie wiem, zaczniesz spotykać się ze znajomymi, to Ci przejdzie, znajdź sobie jakieś hobby, wróć do pracy. Chciałabym tutaj powiedzieć, że te osoby absolutnie nie muszą mieć złych intencji, bo dla nich te metody się sprawdziły, zwłaszcza jeżeli ktoś przeszedł kryzys psychiczny taki reaktywny, czyli wydarzyło się coś w życiu tej osoby, ona tego nie dźwignęła, rzeczywiście na szczęście poszła do lekarza, pobrała trochę leki, zaktywizowała się po czasie i wszystko zaczęło działać. W związku z tym, jako ekspert w tej dziedzinie, postanawia doradzać innym, bo skoro jej pomogło, to bankowo pomoże każdej innej osobie. Otóż to tak nie działa, bo ta inna osoba może mieć inną jednostkę chorobową, która ma podobne objawy. Czyli na przykład nie to samo pomoże osobie, która cierpi na depresję reaktywną lub po prostu kryzys psychiczny. Nie to samo pomoże osobie w cyklotymi czy dystymii. Nie to samo pomoże osobie w depresji, w schizofrenii, w ChAD-zie lub w depresji endogennej nawracającej. To wszystko jest inna sytuacja. Poza tym ludzie są inni. Nie każdemu pomaga to samo. Nie każdy leczy się tak samo. Nie każdy ma takie samo nasilenie określonych objawów. No ale eksperci powiedzą: powinieneś robić więcej tego, powinieneś robić mniej tego, powinieneś robić to czy tamto. Jeśli tego nie robisz, znaczy nie chcesz sobie pomóc, albo jesteś leniwy, albo, no nie wiem, celebrujesz swoją chorobę. To powoduje, że osoba, która dostaje taki sygnał, zaczyna się czuć beznadziejna. Zaczyna się czuć po prostu upodlona, zdołowana. Wszystko nagrywa jej się na głowę. Mówi: widocznie jestem niewystarczający. Znowu, co w przypadku depresji jest samo w sobie już podbite, nie potrzeba bardziej. Także takie wartościowanie ze strony osób, które już coś przeszły, właśnie na zasadzie: o, daj spokój, ja też to przerobiłem, nie panikuj, nie histeryzuj, będzie dobrze, też to przeszedłem, wiesz. Ogromna grupa osób poza tym to osoby, które albo mają kogoś bliskiego z depresją po kryzysie psychicznym, albo po prostu posiadły ogólną wiedzę z kampanii na temat depresji. Znaczy, fajnie, że kampanie się odbywają, że w ogóle na to zwraca się uwagę, ale to, że się mówi, nie oznacza jeszcze, że społeczeństwo faktycznie wie. Jest takie: dobrze, dobrze, tak, tak, rozumiem, masz depresję, taka modna choroba. To ostatnio usłyszałam od dziewczyny, że jej współpracownica powiedziała, że depresja to modna choroba. Bo dużo się o tym mówi w kampaniach, czyli jest modna. Czyli każdy jakby, haha, teraz ma depresję, co pies szczeknie. Troszkę pewnie na to złożyło się ileś czynników, takich jak to, że ludzie często nadużywają słowa depresja, kiedy mają na przykład po prostu obniżony nastrój, albo lekki kryzys, albo po prostu jakieś takie, wiecie, sezonowe obniżenie nastroju. O Jezus, mam depresję. I nawet jeśli idą do lekarza i dostają na to faktycznie leki, no bo czemu się nie wesprzeć, jak można się wesprzeć? Po co cierpieć, jak nie trzeba? Ale znowu wracamy do tego. To nie oznacza, że przeszli taką naprawdę ciężką istotę tej choroby. Poza tym chciałabym tutaj powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, że ciężki, nieciężki jest rzeczą bardzo subiektywną. U nas tak się przyjęło, że jeśli dana osoba jest już w tej depresji, to ona powinna leżeć, wyć, cały czas płakać, ewentualnie nie móc się podnieść z łóżka. Jeżeli, nie daj Boże, ona wstaje, ogarnia dzieci, ogarnia dom, chodzi do pracy i jeszcze śmie się spotykać ze znajomymi, uśmiechać, to ona bankowo nie jest w żadnej depresji. tylko albo ma najwyżej doła i się ze sobą pieści, albo w ogóle nic jej nie jest, tylko po prostu jest leniem. Bo przecież gdyby miała depresję, no to non stop by płakała, miałaby te objawy takie, wiecie, wywalone w kosmos. Ale może nie każdy musi przeżywać tak samo. Może nie każdy musi okazywać tak samo. Może przy tym samym poziomie cierpienia jedna osoba będzie płakała i będzie leżała, a inna będzie próbowała zabić te myśli i tą rozpacz, robiąc rzeczy. Nie oznacza, że złe samopoczucie nie jest, gdyby można było to w ogóle zmierzyć, na takim samym poziomie. Kolejna rzecz. Każdy ma inną tolerancję. Czyli do jednej osoby tyle cierpienia jest już nie do przeżycia, a inna osoba ze względu na swoje na przykład doświadczenia, na swój charakter, na swoją wrażliwość emocjonalną, może znieść tyle. I tu nie należy wartościować, że ta osoba, która zniesie więcej, jest, nie wiem, bardziej gruboskórna, gorsza, albo ta, która znosi mniej, jest słaba i byle jaka. Po prostu ludzie są różni. I nie ma tu kwestii lepsi, gorsi, bo ja mogę znieść więcej, a ty możesz znieść mniej. I licytujmy się. W związku z tym, jak mówię, jest tu bardzo dużo czynników. Po pierwsze właśnie to ocenianie. Po drugie porównywanie. Po trzecie niebranie pod uwagę indywidualnych jakby możliwości człowieka, jego potencjału. Ale mimo wszystko oceniamy, mimo wszystko mówimy. Ty powinieneś funkcjonować normalnie i jak pobiegasz, to ci przejdzie. Ale Kasia to była chora, przykładowo rzucam. Ewentualnie, Wojtek to nie ma żadnej depresji, no bo Kasia to leżała, a on chodzi do pracy. Więc w zasadzie i te słynne hasła, przestań się ze sobą pieścić. Jeśli ktoś mówi, nie chce mi się żyć, pada hasło, co ty w ogóle gadasz, jak nie chce ci się żyć, co ty wymyślasz, przecież chodzisz do pracy, masz rodzinę, jakby ta praca jest dobra, wszystko jest w porządku, jak to nie chce ci się żyć, co ty w ogóle wymyślasz. Tu się pojawiają hasła, ale z ciebie atencjusz. Albo właśnie, weź nie ściemniaj. O Jezus, jak chcesz sobie wziąć wolne, to wymyśl inną wymówkę. Wszelkie rzeczy, które umniejszają wartość. To powoduje, że osoba, która parę razy to usłyszy, przestaje mówić o swoim problemie. To nie oznacza, że on znika. Oznacza, że po prostu przestaje być atencjuszem. I być może umiera sobie w środku, na początku, gdzieś w zaciszu czterścia. I teraz, co się dzieje najgorszego z możliwych rzeczy? Taka osoba, która bardzo cierpi, ale nie daj Boże funkcjonuje normalnie, porównana do tych wszystkich ludzi, którzy leżą i płaczą, a ona nie płacze, już jest uznana od razu za kogoś, kto wymyśla. Jeśli nie daj Boże wspomnie o myślach samobójczych, to już w ogóle jest wyśmiana. Przez rodzinę, przyjaciół, w miejscu pracy. Sprawa zaczyna się komplikować, bo nie ma nigdzie wsparcia. I często gwoździem do trumny jest lekarz. Kiedy lekarz już wam powie, że niech pani nie wymyśla, bierze pani te leki, będzie dobrze, ja gorsze przypadki leczyłem. Jeśli powie to lekarz lub psycholog, to już w ogóle taka osoba zaczyna się czuć jak kupa gówna. Dlatego, że ma wrażenie, że ona faktycznie wymyśla, przesadza, że skoro innym się udawało, a jej się, uwaga, nie udaje, to jest najgorszym nieudacznikiem świata i nie ma sensu, żeby tu była. Bo sobie nie radzi, bo życie ją przerasta, bo wyraźnie tylko ona jest aż taką, za przeproszeniem, spierdoliną, ponieważ reszta ludzkości sobie radzi z tą depresją. Sama też ostatnio usłyszałam takie hasło, że mówię do koleżanki, słuchaj, nie radzę sobie, jest mi bardzo ciężko. A koleżanka do mnie mówi, nie, to nie jest to, że sobie nie radzisz. Ty uważasz, że sobie nie radzisz. Ty zdecydowałaś, że chcesz sobie nie radzić. To jest taka, wiecie, z tą decyzją to się troszkę bierze z tego, że koleżanka jest w nauce, w którym ja kiedyś byłam takim bardzo, wiecie, rozwoju duchowego. Czy łapki, nie łapki, w tym momencie trochę rzuciłam, wiecie, cudzysłów, ale to nie do końca jest tak, rozwoju duchowego. I tam jest taka maniera, że o wszystkim decydujesz, wiecie, jest decyzja, jest realizacja, klik. To nie do końca tak działa, bo gdyby tak działało, to wszyscy ludzie na świecie mówili: teraz decyduję, że nie będę chory psychicznie. I nie jestem, bo podjąłem decyzję. Teraz decyduję, że nie będę mieć amputowanej nogi. Odrosła. No, troszkę nie tak to działa. Ale w każdym razie usłyszałam, że to jest moja decyzja, że nie daję rady. Więc przedstawiłam pogląd, który przed chwilą Wam przedstawiłam, że no człowiek czasem ze względu na swoją kondycję psychofizyczną może nie móc czegoś zrobić. Ja nie mogę dać rady, ponieważ mam poczucie, że to danie rady, czym by nie było, będzie przepchnięciem takiego, słuchajcie, tonowego głazu. No choćbyś się wściekł i jakiej byś decyzji nie podjął, to tonowego głazu nie dźwigniesz. Może to jest tylko Twoje wyobrażenie. Może to jest tylko Twoja decyzja, że nie chcesz dźwignąć. Ale jednak z mojego punktu widzenia pewne obiektywne przesłanki istnieją. Nie masz siły, nie dźwigniesz, nie zrobisz. Pewnych rzeczy się nie da. Na pewne mamy wpływ, na pewne nie. No i dobrze. Więc mówię, nie dźwignę. Mówiąc ładnie, nie mam takiego potencjału, nie dysponuję nim, ażeby dźwignąć. Na co koleżanka mówi do mnie: nie masz takiego potencjału. No wiesz, ja przyjmuję do wiadomości, że może są osoby, które są takie chore i to jest w takim stopniu, że one mogą faktycznie nie móc. No wiesz, być takiej na ostatniej nitce. Ale ty? Przecież ty z tą swoją świadomością, ze swoją wiedzą, przecież ty cały czas pomagasz innym, opowiadasz, robisz, jesteś kreatywna. Przecież ty nie możesz. A skąd ty wiesz, na jakiej nitce kto wisi? I to jest jakby to, o czym Wam przed chwilą mówiłam. Na jakiej wisimy nitce? Nigdy nie wiecie, na jakiej ktoś jest nitce i czy ta nitka czasem nie jest wystrzępiona. Bo dawanie rady nie ma nic wspólnego ze świadomością. O nie! Miałam kiedyś tę złudną nadzieję, wiecie, że jeżeli będę bardziej świadoma swojej choroby, świadoma życia, swojego stanu, emocji, to one będą lepsze, łatwiejsze, bardziej pozytywne. Nie. Jestem bardziej świadoma swoich, powiedzmy, negatywnych, takich trudnych emocji. Jestem świadoma mechanizmów, które się pojawiają. Jestem świadoma schematów, które się pojawiają. Jestem w posiadaniu wiedzy, jak wyglądają ćwiczenia na te schematy. I wiecie co? I gówno. Ponieważ tyle to daje, że nawet terapeuci nie chcą ze mną pracować. Jakby pani ma tę wiedzę, pani nic z tym nie robi, do widzenia. Takie podejście trochę... Gdyby pani chciała, prawda, mając tę wiedzę, to by pani zrobiła, a pani robi nam i sobie na złość i nie chce. I tutaj właśnie jest troszkę ta sytuacja pod tytułem: bo ja powinnam, bo w tej sytuacji na przykład ja nie, jakby, no właśnie, ja powinnam po prostu umieć tak klik, wyjść sobie poza to cierpienie, najlepiej poza ten had. I nie tylko mnie to dotyczy, właśnie wielu osób, które dają radę na co dzień. I na koniec piękna przypowieść, co się dzieje, tak finalnie, którą to przypowieść również przekazałam mojej koleżance, zrobiła wrażenie. Co się dzieje, kiedy wszędzie dostajecie psztyczkę? Otóż moja znajoma, o której Wam kiedyś wspomniałam, która odebrała sobie niedawno życie, jej sytuacja wyglądała właśnie w następujący sposób. Miała wszystko. Pracę, kochającego partnera, wszystko działało. Malowała się, uśmiechała, chodziła do pracy. Kiedy rozmawiała ze mną i ze swoimi bliskimi, mówiła, że się rozpada. Mówiła, że nie daje sobie rady. Mówiła, że jest jej bardzo ciężko, mimo brania leków. Że jej stan się nie poprawia, że myśli, że nie ma sensu, żeby tu była, bo jest ciężarem dla siebie i innych. Że jakby rozważa na razie hipotetycznie odebranie sobie życia. Rozmawiałam z nią, że warto pójść do lekarza, zmienić leki, pobyć z bliskimi. Jej bliscy dawali jej komunikaty. Ho, 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 ja też byłam w depresji i radziłam, w tym wypadku była to mama, radziłam sobie tak i tak z tym, powinnaś robić więcej tego, tego i tego. A robienie więcej tego i tego jej nie pomagało. Mama natomiast nalegała, że powinna cisnąć bardziej, że widocznie jest leniwa, że, cytuję, za mało pracuje nad sobą. Więc pracowała więcej. To nadal nie pomagało. Im więcej wkładała w to pracy i im bardziej to nie pomagało, tym bardziej czuła się beznadziejna, bo przecież jej mamie to pomogło. Więc ona na pewno jest gorsza niż wszyscy inni, bo nie spełnia oczekiwań, to po pierwsze, a nie daje rady, to po drugie. Jakby przepełniona tym poczuciem niedawania rady, bo wszyscy dookoła jej mówili, że powinna dawać radę. W pracy słyszała, że przecież bierze leki, więc już powinna wyzdrowieć, coś musi robić nie tak. Ciągle dostawała informacje zwrotne, że powinna czuć się inaczej, że powinna czuć się lepiej, że jeśli nie czuje się lepiej, to robi za mało tego czy tamtego, za mało się stara. I poszła do lekarza zgodnie z tym, co jej zaproponowałam. Porozmawiała z panem doktorem i pan doktor, czy pani doktor, nie wiem. Finalnie właśnie ta osoba rzuciła jej hasło, że ona przesadza, że przecież chodzi do pracy, że dobrze wygląda, że radzi sobie najwyraźniej, że te leki powinny działać i że na pewno będą działały, żeby po prostu nie wyprzedzała sytuacji, a to minęło już kilka tygodni, że nie widzi podstaw do zmiany leków i że ona po prostu przesadza, bo przecież na oddziale ta osoba leczy pacjentów, oni mają gorzej i żyją. Więc niech pani tutaj nie chrzani o jakichś myślach samobójczych, pani pójdzie do domu, zajmie się czymś i bierze leki. Była bardzo rozżalona, kiedy opowiadała mi tę historię. Ustaliłyśmy, że może pójdzie do innego lekarza i jakby przez moment mówiła, że jest lepiej. Gdyby to było duże lepiej, może ktoś by zwrócił na to uwagę, ale to wiecie, było takie wyważone lepiej. A kilka dni później skoczyła z wieżowca, bo nikt jej nie słyszał. Bo podjęła decyzję, że to nie ma sensu, więc już nie poprosiła nikogo o pomoc. Taka sytuacja. Bo ktoś ocenił, jak bardzo jest chora i że niewystarczająco, żeby ją wesprzeć. A mi niestety nie dała tej możliwości, bo byłyśmy za daleko. Także jest taki moment, w którym człowiek może podjąć decyzję nagle. Znajoma mojego kolegi podjęła decyzję, że wszystko było dobrze. Raz czy dwa wspomniała, że jest coś nie tak. Wróciła z pracy. Do domu, tak po prostu. Pożegnała się, cześć, cześć. Niczego nie ustalała, wiecie, nie zostawiała listów. Przyszła do domu i się powiesiła. To jest właśnie efekt tego wszystkiego. Nie oceniajmy. Nigdy nikogo nie oceniajmy. Czy on ma mniejszą depresję, większą depresję, czy uważamy coś tam naprawdę. Nie wiemy, co się dzieje w człowieku. Jeżeli potrzebuje wsparcia, jeżeli daje sygnały, że jest źle, wysłuchajmy. Czasem wysłuchać znaczy wszystko. Czasem być przy kimś znaczy wszystko. Czasem nie potrzeba kłapać twarzą. Jeśli nie rozumiecie, a macie prawo nie rozumieć drugiej osoby, to po prostu powiedzcie, że przy niej jesteście i spytajcie, czy możecie pomóc. Czasem to wystarczy. Jeśli chcecie podzielić się swoimi historiami, bo wiem, że trochę się rozgadałam, to oczywiście piszcie w komentarzach. I trzymajcie się, kochani. Pa!